Cześć wszystkim. Witamy Was bardzo, bardzo cieplutko. Dzisiaj razem z Krzysztofem. Tak jest. Leo sobie śpi w drugim pokoju. Dokładnie. A my Wam obiecaliśmy kiedyś filmik, jak się poznaliśmy, taką naszą historię. Trochę tak się jest. Będziemy dzisiaj otwierać. Ale zanim będzie filmik, chciałem szybciutko złożyć wszystkim paniom, dziewczynom, kobietom życzenia. Wszystkiego najlepszego w Dniu Kobiet. Moja dziewczyna, moja kobieta, moja żona dostała już kwiatki i życzenia z samego rana, także... Dokładnie, a właśnie jeszcze chciałabym Wam pokazać są tutaj, kwiatki. Tak. Kwiatki zwykłe. Wyglądają tak, takie piękne, zobaczcie, i tutaj są serduszka, no po prostu sweetaśne. Także życzymy Wam miłego dnia, miłego 8 marca, chociażby ten filmik zobaczycie pewnie wieczorem. Mam nadzieję, że w ogóle uda mi się go dzisiaj zmontować. Spróbujemy. I mam nadzieję, że uda mi się go dzisiaj specjalnie dla Was wstawić. Dobra, zaczynamy na żywca, na spontanie. Każdy z nas dobrze zna tą historię. I cały czas w komentarzach gdzieś tam pojawiały się pytania, żebyśmy powiedzieli, jak Cię poznaliśmy. Ja pamiętam, że chyba w Domku na Wsi, jak byliśmy w Białymstoku, było Q&A do nas i tam opowiadaliśmy mniej więcej, gdzie się spotkaliśmy, ale nigdy nie mówiliśmy tego tak dość szczegółowo. Więc stwierdziliśmy, że no fajnie by było, no fajnie, pewnie. Żebyśmy Wam opowiedzieli. Pewnie. No i dowiecie się, jak to było, bo jeszcze chyba tak nikomu doszczętnie ze szczegółami tego nie opowiadaliśmy. Od samego początku. Tak, dobra. No i ta koleżanka opowiadała mi, że ma takiego bardzo, bardzo fajnego kolegę, bardzo przystojnego, nazywa się Krzysztof. Chodziło oczywiście o Krzysztofa i że chciałaby zaprosić Krzysztofa wraz ze swoim kolegą do mnie na domówkę. No i powiedziałam, dlaczego nie. Wiecie, był to okres, kiedy bardzo często robiło się domówki, bardzo często się imprezowało. Dokładnie. A kiedy to było? Siedem? Prawie 8 lat temu, we wrześniu. Prawie 8 lat temu, także troszkę czasu już minęło. Tak. I właśnie Agnieszka, bo tak miała na imię, więcej nie będziemy zdradzać. I też troszeczkę tam sobie zataimy historii, bo no, co za dużo to niezdrowo. No i Agnieszka powiedziała, dobra, piątek czy tam sobota, godzina ta i ta, przygotuj coś, kup jakieś alko. Przyjdzie Krzysiek, zobaczysz jaki fajny chłopak ze swoim kolegą. No i słuchajcie, wybiła godzina zero. Jak ja tylko Cię zobaczyłam, pamiętam, w drzwiach, ja wcześniej myślałam, że taka miłość od pierwszego wejrzenia nie istnieje, ale gdy tylko go zobaczyłam, gdy tylko Krzysztof przekroczył drzwi mojego mieszkania, to stwierdziłam, Boże, jaki słodki mężczyzna, jaki przystojny, jak on mi się podoba. A pamiętam, że ja wtedy odwiedziłam pół godziny wcześniej solarium. I jak nic, nie wiem czy pamiętasz, byłam tak strzaskana. Tak, pamiętam to do dzisiaj, nie pamiętam, pamiętasz? Pamiętam, no ja nawet pamiętam, jak byłeś ubrany. Pamiętam, że Krzysztof miał na sobie czarną skórę. Taką miałeś, taką ciężką. Miałeś taką czarną bluzę z białymi napisami. Miałeś zegarek, miałeś fajne dżinsy. No i powiem szczerze, tak całokształt, tak mi się ukazał, to mówię tak, no kurczę, ale fajny facet. Problem był taki, że moja koleżanka już wcześniej upatrzyła sobie Krzysztofa, bardzo jej przypadł do gustu. No ale może powiesz, jak ze twojej strony to wyglądało? Nie, no może właśnie chciałem powiedzieć, że może głupio to zabrzmi, ale właśnie też byliśmy jak, młodzi, tak? Tak, jak wszedłem do domu po raz pierwszy do Pauli, było tam trzy dziewczyny, Paula była wśród nich i no też od razu jakoś, tak nie wiem, od razu rzuciła mi się w oczy. Blondynka, piękna, fajnie ubrana, wszystko fajnie, miała minówkę, miała duży dekolt, także też mam taki dość. Tak jest, także no od razu mnie zainteresowała, no i jakoś ten wieczór tak mijał, ale myślałem w sumie tylko o Pauli, jakby się tu skontaktować i tak dalej, a jeszcze wracając do tego poprzedniejszego tematu, to właśnie było tak, że ja spotkałem, wracając z pracy, byłą znajomą, umówiliśmy się na domówkę, wziąłem ze sobą swojego kolegę, ponieważ wiedziałem, że tam będzie jeszcze Paula i inna dziewczyna, także zawitałem z kolegą, no i wtedy się no pierwszy tak, raz zobaczyliśmy. Jeżeli chodzi o tą moją koleżankę, to wy się tam trochę spotykaliście i ona zapraszając ciebie z kolegą, nie miała na myśli, że ty przychodzisz tak jakby do mnie, nie chciała nas zapoznać. Tak. My z Krzysztofem, pamiętam jeszcze, dobra, to zaraz o tym jeszcze powiemy, ale też była taka sytuacja właśnie jak przyszedłeś, że od razu zaczęliśmy nadawać na tych samych falach. Oglądaliśmy jakieś zdjęcia, dokładnie, komentowaliśmy to, a wiecie, jak był alkohol, to też była taka luźna atmosfera i pamiętam, że właśnie nasza znajoma
stała oparta o ścianę i to było takie, to jej spojrzenie, tak, to jej spojrzenie było po prostu takie, no, przenikające, takie straszne. Natomiast ja nie wiązałam sobie z tym żadnych nadziei, bo ja wiedziałam, że wy się spotykacie, że wy tam coś do siebie, jakąś miętę przez rumianek, dlatego ja po prostu odpuściłam, nie zwracałam na to uwagi i tak. No i tak to się skończyło, to było takie nasze pierwsze spotkanie, tak się poznaliśmy. Bardzo miły, sympatyczny, fajny wieczór. Skończyło to się tak, że ja zostałam z koleżankami, Krzysztof z kolegą i z tą naszą koleżanką sobie wyszli, poszli i co? I po jakimś czasie pamiętam, że zadzwoniła do mnie moja koleżanka i stwierdziła, że nie chcesz już się z nią spotykać, że to już jest koniec, że nic z tego nie będzie, że no nic do niej takiego nie czujesz. No tak, to tam to była taka różna sytuacja, bo ja to trochę inaczej odbierałem. Dla mnie nie było co kończyć, bo jeszcze nic się nie zaczęło, także po prostu... No właśnie, ona to przeżywała. Ona jakoś to inaczej przeżywała, tak, ja inaczej i po prostu wziąłem numer od niej do ciebie. Znaczy nie, bo to było tak, że ona... Jeżeli ja pamiętam, że ona bardzo to przeżywała i ona poprosiła właśnie ciebie, żebyś ty zadzwonił do mnie. I Agnieszka do mnie zadzwoniła i mówi: słuchaj Paula, dałam dla Krzyśka twój numer telefonu, o, weź go przekonaj, że to wszystko ma sens, że mi zależy. No i od tego numeru tak naprawdę wszystko się zaczęło, pamiętam, że po jakimś czasie zadzwoniłeś do mnie i poszliśmy się spotkać na kawę, ale poszliśmy się spotkać na kawę w celu ratowania tego związku, którego, jak to Krzysztof twierdzi, nie było. No i spotkaliśmy się na kawę, porozmawialiśmy, miło spędziliśmy, czas. Później pamiętam, że wysyłałeś mi SMS-y dość często, zaczęliśmy ze sobą pisać. Tak. Ja czułam dużo się. Było. Tak, ja wam powiem, że czułam się źle z tym, że nie potrafię ich pogodzić, ale tak naprawdę, no. Czułam po rozmowie z Krzysztofem, czułam po rozmowie z Agą, że no nic raczej z tego nie będzie. No i później to się wszystko zaczęło rozwijać, Krzysztof z Agnieszką stracił kontakt całkowicie, natomiast zacząłeś pisać do mnie. Zaczęliśmy ze sobą pisać, zaczęliśmy się spotykać i ująłeś mnie strasznie, ale to strasznie tym, że Krzysztof był inny niż wszyscy mężczyźni, wszyscy chłopacy wtedy, jakie spotykałam dookoła siebie, ponieważ każdemu chłopakowi chodziło tylko o jedno. Impreza, alkohol i wiecie, jak to się wszystko kończy. I on mnie urzekł w tym, że u nas to się rozwijało wszystko bardzo, bardzo powoli. No, tak jak miało. Spotykaliśmy się najpierw jako kumple, potem trochę bardziej jako przyjaciele. Ja nigdy nie zapomnę sytuacji, w której Krzysztof zapytał mnie, czy może mnie objąć, gdzie przed nami szła nasza inna znajoma z kolegą, którzy znali się 2 godziny i on ją niósł na rękach. A słuchajcie, Krzysztof pytał mnie, czy może mnie objąć. I to mnie tak ujęło. My odkrywaliśmy się bardzo powoli, bardzo powoli. I to było coś pięknego. Ale, bo tak skaczemy ja z tematu na temat. Zawsze wiedziałem, że, nie wiem, od samego początku wiedziałem, że Paula to jest ta jedyna, że to nie jest taka, jak to, nie wiem, powiedzieć, dziewczyna na, nie wiem, na jakiś czas, czy tam na krótki okres. Po prostu wiedziałem, że to już jest taka dziewczyna, którą będę chciał mieć, nie wiem, do końca życia przy sobie, chociaż wtedy byłem młody, ale już czułem to i dlatego powoli do tego podchodziłem, ostrożnie i myślę, że to wypaliło dzięki temu właśnie. Tak, ale jeszcze nie powiedzieliśmy tej sytuacji, w jakiej też ja się znajdowałam, bo tak jak mówię, ja z Agnieszką miałam cały czas kontakt i później to się zaczęło strasznie komplikować, bo na początku nie chciałam jej tego mówić i wiem, że mogłam może wcześniej to powiedzieć, ale tak, Krzyśka nie znałam długo, a z Agnieszką się kumplowałam i stałam po prostu, wiecie, pomiędzy nimi dwojga. I tak, albo powiedzieć Agnieszce i zakończyć tą znajomość, bo wiem, że ona by tego nie przyjęła, bo jej po prostu byłoby ciężko to zrozumieć. I wybrać Krzysztofa, którego tak naprawdę jeszcze długo nie znałam, mogłabym stracić koleżankę. Nie wiedziałam, co zrobić po prostu. No i przed nie wiadomo, ten dzień, w sumie nie wiadomo, czy było warto rzucać koleżankę dla mnie. Znajomość, dokładnie. Dla chłopaka, którego dopiero co poznałaś. Tak, a czułam się strasznie z tym, broniłam się przed tym uczuciem, broniłam się przed tymi SMS-ami, przed każdym spotkaniem z tobą, ale później stwierdziliśmy, że dlaczego nie mamy pozwolić sobie na szczęście. Skoro możemy być szczęśliwi, spróbować, prawda? Tak, skoro możemy być szczęśliwi, ciągnie nas ku sobie, to dlaczego nie spróbować? I pamiętam, nadszedł ten dzień, kiedy właśnie powiedziałam Agnieszce o wszystkim, bo już miałam dość i no zareagowała niezbyt fajnie. No, nie, tak jak myśleliśmy. Tak jak myśleliśmy, nie zareagowała fajnie i straciłam koleżankę na dość dłuższy czas.
Pamiętam, wtedy płakałam, przeżywałam i powiedziałam: słuchaj, ja straciłam koleżankę, jeżeli za kilka miesięcy stracę ciebie, to się pochlastam. Tak sobie pomyślałam wtedy. Ale jesteśmy ze sobą do dziś, mamy dziecko, jesteśmy po ślubie i wydaje mi się, że to była bardzo dobra decyzja. Wracając do tematu Agnieszki, oczywiście Agnieszka się z tym pogodziła. Agnieszka później jakoś zaczynała się z nami już normalnie spotykać, pilnowała naszej Lulu, kiedy wyjeżdżaliśmy kiedyś na wakacje, także Agnieszka teraz twierdzi, że gdyby nie ona, to nie byłoby tego pięknego związku, tej pięknej miłości między nami, nie byłoby Leo na świecie. Także coś tam w tym jest. Nie utrzymujemy jakichś tam super bliskich kontaktów, ale myślę, że żyjemy ze sobą w zgodzie. No i tak to wszystko wyglądało, słuchajcie. No, było dość ciężko. Niby miłość od pierwszego wejrzenia, prawda? Cudowne uczucie, które nas połączyło szybko i jesteśmy już tyle lat ze sobą i to było to. Ja się zastanawiam, gdybym wtedy powiedziała ci: spadaj na drzewo i zrobiła to wszystko wbrew sobie. Tak. Żebym zrobiła to wbrew sobie. No. I po prostu została z koleżanką. Nie bylibyśmy razem. Nie wiadomo, jak to wszystko by teraz wyglądało. Dokładnie. Także czasem mówię, niby troszeczkę ktoś na tym. W ogóle teraz wiecie, co mi się przypomniała akcja Zem jak miłość. To trochę inna sytuacja, bo to były siostry. U nas nie było tak dramatycznie. Agnieszka była moją znajomą. Jeszcze nic nie łączyło, więc. Dramaturgii nie było. Nie było. No i tak to wszystko wyglądało. No. No, myślę, że no każdy ma tam jakieś swoje... Każdy ma jakąś historię. Tak, swoją historię, nasza właśnie wyglądała tak. Nie opowiadaliśmy o niej tak za bardzo. No, dokładnie, dokładnie. Także w sumie poznaliśmy się przez koleżankę moją. Na domówce. Naszą, na domówce. No i od tej pory jakoś się wszystko zaczęło, także tak wygląda nasza historia miłosna. Tak, pamiętam te wszystkie SMS-y. Która wytrwała do dziś. Twoje, wiesz? No, pamiętam, SMS-y zawsze pisaliśmy. Pamiętam te wszystkie SMS-y, pamiętam nasze piosenki. Pamiętam pierwsze kocham cię przez SMS-a. Boże, jak mi wtedy waliło serce. Ale to nie było napisane kocham cię. Napisałeś K.C. Ja myślałam, że umrę po prostu. Mhm. Słuchajcie, i będąc wtedy w tym takim związku, to jeszcze może nie był taki związek, nigdy, ale to nigdy nie przypuszczałabym, że będę miała z tobą dziecko i będę po prostu taka szczęśliwa. Także SMS-y. Nikt o tym jeszcze nie wiedział wtedy. Ale... Na dobranoc. To było coś pięknego. Boże, naprawdę. I to, że Krzysztof zawsze pisał z wielkiej litery, z dużej litery, robił przecinki, kropki. Po prostu, bo jakbym dostała SMS-a twój Krzysztof przez zwykłe, no to u mnie to by nie przeszło. No, to coś innego. Tak. Także tak. Staraliśmy się. Tak, nasza miłość. Tak nasza miłość się zaczęła, tak się poznaliśmy, zdradziliśmy wam nasz duży sekret, jak to było od początku do końca. Leo się nie obudził, pięknie śpi. Leo się nie obudził, tutaj patrzy się z boku cały czas, bo Lili zaczepia kwiatki, gryzie tutaj kwiatki. Ona też chyba chce dostać kwiatki na Dzień Kobiet, no, tak? No nic nie dostała, trzeba dać jej jeść, bo nic nie dostała, tak? O nie, ona patrzy na mnie, jakiś zrobiony. Ja się zabieram za montaż tego filmu, bo bardzo bym chciała, żeby dzisiaj się ukazał. Jeżeli macie jakąś fajną historię miłosną, zostawcie, napiszcie w komentarzach, z chęcią poczytam z Paulą. Ciekawo, czy coś nas przebije. Pewnie, no na pewno. Także zostawiajcie jakieś komentarze, swoje historie. Na pewno coś wspomnimy, jeżeli będzie jakaś ciekawa. No pewnie, w jakimś vlogu albo w następnym filmiku. A właśnie, chcecie więcej Krzysztofa? Będzie więcej Krzysztofa, podejmujemy się z Krzysztofem testów. Testów jedzeniowych, słuchajcie, na tym kanale. Niebawem pojawi się pierwszy test. Jedzenia japońskiego, nie wiem, słodyczy japońskich. Także wyczekujcie tego filmu, bo niebawem na kanale się pojawi. Okej, to by było na tyle. Jeszcze raz wszystkiego dobrego w tym już późnym wieczorze kobiet? Tak. Także jeszcze raz chciałem złożyć serdeczne życzenia i bardzo gorąco was pozdrawiamy wszystkich. Dobrze, to jeszcze pokażemy tutaj naszą kobietkę, która ona cały czas nas obserwuje. Kot siedzi na lodówce, a Lulu śpi sobie tutaj na poduszkę, także już nie będziemy jej ciągnąć. Dobra, także co? Dzięki za mile spędzony czas, pozdrawiamy was serdecznie. Pa! Mama.